Cześć, cześć, postanowiłem nagrać taki materiał, w którym opowiem, bo tak będę teraz występował, znaczy w grudniu będzie taka konferencja, event na Narodowym z Grand Cardon. Tutaj gdzieś wrzucę link, tam macie na Mirek S, czyli Mirex, na Mirek S macie kod rabatowy na 10%. No i tam będę mówił, temat będzie taki, że tunel na 1 000 000 zł w polskich warunkach. No tak już od 3 miesięcy mamy czerwiec, lipiec, sierpień i teraz wrzesień będziemy powtarzali. Mamy taki tunel na ponad 1 000 000 zł, no i będę go tłumaczył, nie? Czyli te wszystkie rzeczy opowiem krok po kroku, jak to wszystko zrobić. No i takie dzisiaj miałem przemyślenia, dlatego postanowiłem wyjść i nagrać. Przemyślenie było takie, że no ja jakby wiem, że jak pokażę ten tunel, czyli co tam trzeba robić, jak ustawić reklamę, jaki landing page, że później dobijamy to mailami, no to myślę, że będzie wiele osób, z tych pewnie kilkuset albo może tysięcy osób, ciągle psy, które powiedzą coś na zasadzie, będzie widać takie na twarzy rozczarowanie, bo to wielokrotnie gdzieś tam przychodziłem, na zasadzie, no dobra, ty wiesz co, ja to znam, nie, nic nowego, nie? No i teraz już ja nie muszę do tych osób podchodzić, nawet pytać na zasadzie, słuchaj, czy ty to wdrożyłeś, bo ty to znasz, ale czy to wdrożyłeś, nie? Czy masz taki lejek zrobiony u siebie? Dlaczego nie muszę pytać? Dlatego, że jeżeli ktoś mi mówi, Mirku, ty, ja to znam, nie? Po tym, jak to pokazałem, to znaczy, że on tego nie ma wdrożonego, bo gdyby miał wdrożone, nie powiedziałby, Mirku, ja to znam, tylko by powiedział, kurde, robię to, zarobiłem na tym tyle i tyle kasy, to jest super. I by na przykład mnie zapytał, wiesz co, i tutaj mam pewien problem, czyli zapytałby jakiś szczegół tego lejka, no i tak by szukał pomocy, nie? Więc ci, którzy zadają pytanie albo mówią coś takiego, ty, ale ja to znam, nie? No to są tak zwani kolekcjonerzy, nie? No i teraz jeżeli on powiedział, czy możesz dać mi jakąś inną technikę, nie wiem, na zarabianie pieniędzy, no to ja bym miał taką prostą odpowiedź, że tobie, znaczy mogę ci dać technikę, nie? Tylko zadaj sobie pytanie, bo jasną cholerę, czyli jest kolejna technika, której nie wykorzystasz, nie? Czyli jakby posiadanie 20 technik, lejków sprzedażowych, pomysłów na zarobienie pieniędzy, zwiększenie dochodów, posiadanie 20 takich, których z żadnego nie korzystasz. No i teraz powstaje proste pytanie, po co ci 20 technik, których nie korzystasz? Czy nie lepiej mieć jedną, którą opanujesz do perfekcji, zarobisz te swoje parę milionów i wtedy szukaj sobie nowych sposobów. No i obiecuję ci, że jeżeli masz poukładane w głowie, masz odpowiednią ilość zwojów w mózgu, to jeżeli znajdziesz jedną strategię, która ci przynosi 1 000 000 zł, to uważam, że nie będziesz szukał kolejnych, no bo jaki jest w tym sens? Chyba że mózg cię oszuka i powie, zróbmy coś nowego, czyli zaróbmy mniej pieniędzy, zaróbmy mniej kasy, nie wiem z jakiego powodu można zarobić mniej, ale ludzie tak mają, bo wolą robić rzeczy ciekawsze niż być bogatsi, więc to, że ja coś pokazuję, czy jakiś lejek sprzedażowy, który u mnie zadziałał, to nie oznacza, że ja chcę pokazać coś super nowego albo coś super odkrywczego, bo ja nie pokazuję. Ja nie jestem cyrkowcem, nie? Czy ja nie działam, znaczy trochę działam w branży rozrywki, bo to jest inny temat na vloga, ale jakby ja nie jestem w branży rozrywki, w branży bawienia ciebie, w branży dostarczania ci rozrywki w przerwach na twoim etacie, żebyś sobie lansował się, że, no, że ogólnie to jesteś ogarnięty. Jak ty byś założył firmę, no to w ogóle byś rozwalił system, ale jeszcze jej nie założyłeś, jesteś kolekcjonerem różnych strategii zarabiania pieniędzy, ale jeszcze ich dużych nie zarabiasz, bo jeszcze przecież na wszystko jest czas. Ja uważam, że jeszcze nie masz czasu, więc jakby na takich konferencjach, na Zoomach, na webinarach, czy tam powiedzmy w innych miejscach, ja nie mówię do ludzi w kontekście, hej, dam ci rozrywkę, pokażę ci, jaki jestem mądry, albo porobisz sobie notatki, jak to robiłeś na studiach, tylko po prostu mówię, mam doświadczenie, zrobiłem to tak, tak i tak, zrobiłem na tym 1 300 000 w tamtym miesiącu, weź to sobie i zacznij działać. No i ludzie powiedzą, dobra, super, fajne, ja to znałem, daj coś nowego. No i ty nie potrzebujesz nic nowego, tylko najpierw zrób to. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga.